No witam, dzisiaj na podnośnik wjechał Romet, taki Transformers. Olej już jest spuszczony, bo do tego co tutaj trzeba będzie robić, to olej tak trzeba będzie wymienić. I taki przegląd wszystkiego, takie oczyścić klemy, żeby to miało prądy tak jak to ma być. Troszkę części właściciel dostarczył, między innymi takie. A po co takie? Bo tak chcę. Czekajcie. Może mu chodzi, żeby mieć więcej chromu. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poprzekładamy, założymy i troszkę go przejrzymy. Lecimy dalej. No wracamy po chwili. Tłoczek nowy już jest na miejscu. Takim napisem IN. Widać go. Wyostrzy. Jest IN u góry, bo od góry idzie kaźnik. Wyczyszczone, odtłuszczone. No to co, to bierzemy się za składanie. Stary? No na garu, no to wiadomo, te paliwa mamy jakie są. Ale nie były tutaj zero rys, zero jakiegoś tam zużycia. Czekajcie, wyostrzymy na gładź. Ładnie. No ale zobaczymy. Składamy dalej. Cylinder głowica założona. Zawory ustawione na jedną dziesiątkę. Jak jeden, tak drugi. Gaźnik już taki ładny, świecący tam się pojawił. Ten zestawu. Zamykam już tutaj głowicę. Rozrząd. Ustawione. No i tam nie będzie widać na literkę T. A może wyostrzy na ten otwór. W każdym razie tam na kole, może teraz z góry. Musi być widać kreskę i T, czyli górny martwy punkt. I tutaj to się musi nam pokrywać z tym otworem, ta śrubka, tak właśnie jak jest teraz, czyli poskładane. Zamykamy nowy olej. Aha, jeszcze to zostało. A z tym wyszła taka historia, co wam pokażę. To jest jakieś takie dopalanie spalin, takie, tak to, taka jest tego funkcja, ale w tym cylindrze było to zrobione tak. Tak. Złożymy to tak samo. Zobaczymy. Ewentualnie potem dla zabawy wyjmę bez tego i podłączymy tak. Czy to czasem nie jest jakieś niepotrzebne zdławienie, czy może będzie akurat lepiej. Zobaczymy. I tak, motocykl skręcony, motocykl, motorower. Te prądy tu poogarniałem. Taki fajnie poczyszczony. Potem tu oczywiście przy odkręcaniu gdzieś tutaj było, odleciała ta. Trzeba było na nowo pozakuwać, oizolować fajnie i zrobić tak jak to ma być. No chodzi, trąćmy go. Ale tak, w całym zestawie było wszystko, co miało być. Wszystkie uszczelki, śrubki, oprócz uszczelki pod wydech. No i furczy teraz, także uszczelkę muszę zamówić, przyjdzie nowa, to się założy. Przy okazji wezmę fajkę, bo się pokruszyła, popękała cała. Mam tu jakąś taką ze starych, ale nie wiem, czy ją będę zakładać, czy po prostu nową. No, oleju trzeba będzie uzupełnić, bo tam jest dopiero na dnie. Chociaż teraz zleci jeszcze z cylindra, bo olej jest wlany nowy motul.
I cóż, no pochodzi chwilę, sprawdza na nowo jeszcze drugi raz luzy zaworowe, czy coś nie trzeba skorygować. I jak przyjdą części poskładać, troszkę dotrzeć, żeby oddać już taki, żebym spokojnie wiedział, że to będzie chodziło, a nie, że zaraz ogień do końca i silnik stanie, bo się zatrze. Dobra, także zamawiamy części, czekamy dalej. I tak, naprawa zakończona. Motocykl na wierzchu. Tak, zalane nowym olejem. Będzie go tam widać w równej pozycji. Wyszło za duże. Jest. Jak się przychyli, to w oczku ginie. No, nowe uszczelki, wszystko. Nowa fajka, bo tamta się rozkruszyła w palcach. Ta uszczelka doszła, jest wymieniona. Jeszcze jest na razie zimny. Wypalił jakieś, nie wiem, w litrach, no, z pół godziny pracy z przerwami było. Poprawione są zawory, skorygowane luz i powinno to teraz być wszystko. Także jeździć, obserwować. Czekaj, trądźmy go jeszcze, jest zimny. No, Piesio. Tu taki pomocnik chodzi, pomaga. Zapłon. Tak sobie to pracuje. Nic, jeździć, obserwować.